Opór przeciwko budowie CPK nie wynikał z tego, że ktoś przeanalizował i doszedł do wniosku, że nie, to jednak się nie opłaca. Tylko a priori uznał, że to jest głupie. Myślę, że jest wiele powodów i wiele grup interesu, które, które tutaj są. Czynnymi szatanami niechcącymi powstania tej inwestycji. A jakie to na przykład grupy interesu? E, takie, które na przykład są związane z lotniskiem w Modlinie, w sposób personalno-finansowy jest to samorząd województwa mazowieckiego od lat związany z PSL-em Zarząd portów lotniczych Modlin. Tam nawet w cześć w przeszłości zasiadała rodzina bliska członków zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Chciałbym pani powiedzieć, są... że ktoś wsadził. Rodzinę... Ale, przepraszam, czytał pan wywiad ostatni może z szefem Ryanera? Jakiś mm -hmm. histeryczny, absolutnie? Czytałem, czytałem. No, to jest oczywiste, że szef Ryanera. No, bardzo... broni swoich interesów, ale to jest, tak. to jest lobbying.